Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Ola, a dzisiaj przychodzę do Was z zestawieniem najgorszych książek 2020 roku. Słuchajcie, 2020 to był w ogóle dla mnie czytelniczo taki dosyć dobry rok. Mało było książek, które oceniłabym jakoś bardzo źle. Były oczywiście mniejsze lub większe rozczarowania. Natomiast jak przygotowywałam się do tego filmu i szukałam jakichś książek, które byłyby faktycznie złe, to trafiłam na dwie, z czego był to ten sam gatunek, bo już Wam możecie zobaczyć we wcześniejszym filmie, w którymś reading vlogu mówiłam Wam o tym, że ja erotyków mafijnych nie mogę zdzierżyć i właśnie na miano dwóch najgorszych książek zasługiwałyby właśnie erotyki mafijne. Ale żeby nie być, wiecie, taką szablonową, postanowiłam, że poszukam i jakiś zrobię taki ranking, powiedzmy ranking, zestawienie jakieś takie różnorodne, czyli poszukam z kilku gatunków książek, na których się trochę zawiodłam i one absolutnie, niektóre nie są złe, natomiast mi po prostu nie przypadły do gustu. Tak, więc ten film pojawi się jeszcze w 2020 roku, żeby wszystko co złe, rozczarowujące pozostało z nami w tym 2020 roku, żebyśmy nie przenosili tego do 2021. Tego życzę Wam, tego życzę sobie, żeby ten 2021 był dużo lepszy. A teraz co? Myślę, że możemy zaczynać. Dobra, słuchajcie, nie wiem, czy zdążę nagrać cały film w tym samym kadrze, bo za chwilę, za pół godziny powinnam być dosłownie u cioci na obiedzie, ale postanawiam jeszcze ten film nagrać, więc ewentualnie w połowie filmu prawdopodobnie zmieni się kadr lub ja będę bardziej zmęczona po rodzinnych perypetiach, bo jak nagrywam ten odcinek, to mamy drugi dzień świąt, a koniecznie chcę go nagrać, żeby pojawił się w poniedziałek na kanale. No ale dobra, słuchajcie, jedziemy. Najpierw będą dwie książki, które uważam za totalnie złe. To były po prostu, wybrałam te dwie akurat, bo one się, powiedzmy, są w podobnym klimacie, ale trochę się jednak od siebie różnią. Pierwszą z książek jest książka Skandal polskiej autorki Katarzyny Nowakowskiej, znanej bardziej jako K.N. Hanner. I tak, co ja Wam mogę o tej książce powiedzieć? To jest erotyk, z tego słynie pani Kasia. Natomiast no mi, jeżeli słyszycie takie mruczenie, przepraszam Was, ale ja po prostu nie jestem w stanie zapanować nad swoim psem. Pani Kasia słynie generalnie z erotyków, więc ja jakby, jak wiecie, erotykom nie mam nic przeciwko, ja czytam erotyki. Może nie znajdą się one w topce najlepszych książek, chociaż jeszcze nie wiem, bo zdradzę Wam sekret, że wybór jest mega trudny. Natomiast ta książka wyjątkowo mnie zraziła, zdenerwowała, ja ją oceniłam na jedną gwiazdkę, dla mnie była po prostu beznadziejna, bez fabuły, po prostu absurdalna. Tym bardziej jedyną taką, wiecie, wspólną cechą dla tych wszystkich erotyków, która mnie bardzo irytuje, jest takie rzucanie, raz, że traktowanie przedmiotowo kobiet, jakby nie można było napisać erotyku, o, gdzie kobieta jest, powiedzmy, nie wiem, może być uległa w stosunku do partnera, ale no niech nie będzie przygłupia, tak? I niech nie będzie po prostu jakąś totalną pustą babą. A niestety w większości erotyków tak jest. Te kobiety, te postacie są po prostu puste. I tak właśnie było w przypadku tej książki. Rzucanie co drugie słowo ekskluzywnych marek, tak? No, absurdalne zakończenie tej całej książki. Ja w ogóle nie wiem, czy będzie kontynuacja tej książki, czy to jest jednotomówka. Nie mam zielonego pojęcia, ja po kontynuację na pewno nie sięgnę, natomiast nie, mówię zdecydowanie nie. I to jest jedna z najgorszych przeczytanych przeze mnie książek w tym roku. Drugą najgorszą przeczytaną przeze mnie książką jest oczywiście erotyk mafijny. I to jest erotyk autorstwa. Również niestety polskiej autorki, to jest Riva Scott i Warci Ocalenia. Ja o tej książce powiem Wam tylko dla tych, którzy nie widzieli reading vloga, podlinkuję Wam go tutaj, że to jest erotyk mafijny, wyjątkowo tragiczny. Jakbym mogła dać, to bym dała 0 gwiazdek, ale niestety nie mogę, więc zdecydowanie oceniam to na jedną gwiazdkę i jakby na tym chcę zakończyć, natomiast nie mogło, to zestawienie nie mogłoby się odbyć bez tej książki. Także Riva Scott, Warci Ocalenia.
Dobra, dalej jadąc już, słuchajcie, to będą książki, które były dla mnie rozczarowaniem dosyć dużym. I może zacznijmy od książki, którą mam przy sobie. To jest klasyk, czyli Wichrowe wzgórza, Emily Brontë. Ja bardzo doceniam kunszt tej książki, naprawdę. Natomiast mi się ją tak strasznie ciężko czytało. Tak po prostu nie mogłam przebrnąć przez tą historię. To jest historia oczywiście znana całemu światu pewnie, czy z filmu, czy właśnie z książki. Klasyk literatury brytyjskiej. Historia Hatcliffa i Katarzyny, miłości, nienawiści Hatcliffa i Katarzyny. Głównie historia o nienawiści i o takich złych uczuciach. Te postaci, tutaj każda z postaci, tu nie ma jednej dobrej postaci, w sensie takiej dobrej pod kątem charakteru, pod kątem kreacji bohaterów, jak najbardziej. I ja to wszystko doceniam, tak? I ja o tym wszystkim wiem, natomiast ze względu na to, że mi się to tak ciężko czytało i ja nie mogłam, bardzo długo przez to przebrnęłam, to tak, znaczy jakby bardzo długo trwał proces mojego czytania tej książki, to niestety muszę ją wrzucić w to zestawienie jako, powiedzmy, takie rozczarowanie tego roku. Dalej, jeśli idąc z rozczarowaniami tego roku, i to będzie, słuchajcie, bardzo kontrowersyjna pozycja dla, na pewno dla wielu osób, bo moim rozczarowaniem tego roku jest Wiedźmin Ostatnie Życzenie. Ja tej książki nie mam już przy sobie, bo ją po prostu oddałam, bo wiem, że Wiedźmin jest bardzo chwytliwy, bardzo popularny, bardzo dużo osób go lubi. Ja nie odnalazłam się w tej historii. Nie wiem, czy to nie był czas dla mnie. Ja trochę nie czaję tego, wiecie, rycerskiego takiego. To jest fantastyka, natomiast nie wiem, no mnie coś tam nie złapało. Ani Yennefer, ani Geralt, wprost przeciwnie do serialu. Serial uwielbiam, słuchajcie, książki. Nie złapałam się w tą historię. Ja też jakby oceniłam, kiedyś rzucałam post na Instagramie o seriach, których nie chcę kontynuować, i Wiedźmin między innymi się tam pojawił, także słuchajcie, no nie wiem, no możecie mnie za to zbiczować, zlinczować, ale ja jakoś Wiedźmina po prostu nie czuję. Jadąc dalej, słuchajcie, jeśli chodzi o książki, których nie mam przy sobie, a które również czytałam, to jest Te Wiedźmy Nie Płoną. To też jest ogromne rozczarowanie tego roku. Słuchajcie, ja zrzucałam to początkowo na bakier tego hype'u, który był na tą książkę. Bo na tę książkę był bardzo duży hype. Ona była wszędzie rozpromowana. Wszyscy o niej mówili, dawali jej patronaty. Po prostu na Bookstagramie aż huczało o tym, jak ta książka jest fantastyczna. A jak ja ją przeczytałam, to mówię, kurde, hello, o co chodzi? O co to całe zamieszanie? Jedno, co mogę Wam na pewno powiedzieć, co mi się w tej książce podobało, to ten wątek LGBT, czyli tej miłości. On był pokazany w bardzo naturalny sposób. To nie było trzonem tej historii. W zasadzie to tam trzonem historii miała być magia, ale nie była. Właśnie, bo z tą książką trudno jest, tak wiecie, nie wiadomo, o czym ona jest tak do końca, bo ona tak, niby jest o wiedźmach, ale tam magii za dużo nie ma, niby jest o historia miłosna, ale bardziej ona się skupia na związku, który już przepadł. Tak wiecie, no nie wiadomo się, o co tam się zaczepić. Natomiast jedynym plusem i bardzo za to tą książkę, powiedzmy, doceniam, że właśnie ten wątek romantyczny, ta miłość czy też niemiłość dwóch dziewczyn jest pokazana w taki sposób naturalny i nie jako problematyczna, tylko właśnie jako taka historia, która po prostu dzieje się w sposób naturalny, czyli tak, jak powinno to wyglądać w normalnym świecie. Wracając na chwilę, słuchajcie, do powiedzmy romanso-erotyków, z bólem serca dużym muszę powiedzieć, że Egomaniak Vikiland jest jednym z rozczarowań tego roku. Jak wiecie, ja tą autorkę bardzo lubię, a ubóstwiam ją po prostu w duecie z Penelope Ward. Więc no z bólem serca muszę to przyznać, ale to jest najsłabsza książka tej autorki, moim zdaniem. Nie wiem, jakoś nie mogłam się wgryźć w historię. Tutaj mamy historię prawnika i terapeutki małżeństw, Drew i ta Emery Rose, tak tu czytam.
on, historia jest taka, że on sobie wyjeżdża na wakacje i ona pada, ta terapeutka małżeństw szuka swojego miejsca na Manhattanie i pada, nie wiem jak to się mówi, pada ofiarą oszustwa i wynajmuje właśnie gabinet w budynku należącym do Drew, tam gdzie mieści się jego kancelaria prawna. On jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa, ona jest po to, żeby te małżeństwa ratować. No i ta historia mogłaby być, powiedzmy, fajna, gdyby, no nie wiem, jakoś ją tak ciekawiej poprowadzić. To po prostu było nudne, sztampowe, nic nowego, nic ekscytującego. Ta chemia między bohaterami też jakoś tak za specjalnie mnie nie urzekła. Także wiecie, takie mech, po prostu. Jak na tą autorkę. Bardzo marna książka i dlatego znalazła się właśnie w tym zestawieniu. Kolejnym, zdecydowanie pewnie dla niektórych kontrowersyjnym tytułem będzie Instytut Stephena Kinga. To jest pierwsza książka Stephena Kinga, którą ja przeczytałam. Nie wiem, czy ostatnia, to jest dosyć duże moje rozczarowanie. Nie powiem, że to jest zła książka, bo ona ma w sobie pewnego rodzaju taką, może nie akcję, ale taką, wiecie, tajemnicę, coś takiego, co przyciąga uwagę czytelnika. Natomiast dla mnie to nie było nic nowego i nic zaskakującego i mnie to ani nie przerażało, ani jakoś może ja miałam za duże oczekiwania do tej książki, wiecie, no bo to Stephen King, tak? Też bardzo dużo osób uwielbia Instytut. Widziałam, że w zestawieniach pojawia się ona w zestawieniach najlepszych książek tego roku, więc wiecie, no ja też chciałam spróbować, miałam duże oczekiwania, natomiast no mnie jakoś rozczarowała, zawiodła. Tutaj mamy historię Eliasa, Luka Elisa, który trafia do właśnie takiego, powiedzmy, instytutu, w którym to prowadzone są badania czy testy na dzieciach, które posiadają jakieś takie, powiedzmy, nadprzyrodzone moce, czy telekinezę, tą taką, co wiecie, co się rusza, co wpływa na myśli, nie pamiętam już dokładnie, jak to się nazywa. Natomiast tutaj prowadzone są te eksperymenty, on poznaje grupę przyjaciół tam, no i wiecie, historia jest cała tego całego tam zamieszania. Równocześnie w tej książce jest prowadzona historia policjanta opowiadana, więc jakby ta historia toczy się dwutorowo i gdzieś tam później te historie się, wiecie, zbiegają, jak to bywa w takiego typu książkach. Bardzo podobna jest do Stranger Things. Bardzo duże widzę tu nawiązanie do Stranger Things. Jeżeli ktoś lubi Stranger Things, to myślę, że ta książka, i lubi Stephena Kinga, to myślę, że ta książka może się podobać. Natomiast no, tak jak mówię, mnie niczym nie zaskoczyła. Dla mnie te nawiązania do Stranger Things były takie dosyć oczywiste, więc też wiecie, jak na takiego kultowego autora, to wydawało mi się, że to jest takie trochę pójście na łatwiznę. No nie wiem, no po prostu rozczarowanie, tak? Myślę, że nie będę się więcej tłumaczyć z tego wyboru, natomiast no ta książka niestety znalazła się w zestawieniu najgorszych. Słuchajcie, następna książka to jest też takie trochę ból serca, trochę bardzo ból serca, bo to jest jedna z moich ulubionych autorek, czyli Sarah J. Maas. I pierwsza część tego księżycowego miasta, czyli to jest dom ziemi i krwi. Drugą część, bo słuchajcie, w ogóle, tak jakby idąc tą historią, to ta książka w Stanach czy za granicą wydana jest jako jeden tom, taki dosyć gruby. Natomiast u nas w Polsce wydana jest jako dwa oddzielne tomy, czyli ten, który tutaj mam, i część druga, czyli ta z niebieską okładką. I część druga podobała mi się mega. Znaczy mega, bardzo mi się podobała, to była taka Sarah J. Maas, którą ja lubię. Natomiast ta część, to było tyle przekleństw. Tu jakby Sarah J. Maas, ja też o tym pisałam na Instagramie, chciała zrobić fantastykę, czy taką książkę dla dorosłych. I nie wiem dlaczego, ona sobie pomyślała, tak sobie ja myślę, że dorośli ludzie to tylko chodzą i przeklinają. Wszędzie zamiast przecinka używają
kurew bądź jakichś innych ozdobników polskiej łaciny czy też innej i po prostu ona tu wcisnęła na jedną kartkę, tu jest tyle przekleństw, że o Jezu, i ta bohaterka jest taka wyuzdana, ona po prostu tylko myśli o jedno. Nie. Na szczęście, słuchajcie, Sarah J. Maas postanowiła się uratować i wydała, znaczy ta druga część jest już o wiele lepsza, natomiast historia Bryce i ta pierwsze jej poczynania i ten moment, kiedy ta historia się rozpoczyna, od czego się rozpoczyna, nie polecam. Niestety, jeśli chcecie znać historię, musicie przebrnąć przez pierwszy tom, pierwszą część pierwszego tomu, żeby trafić do drugiego tomu. I mam nadzieję, że ta historia będzie się rozwijała dużo fajniej, dużo ciekawiej. Natomiast, no, słuchajcie, Sara, no, nie tym razem. Jednak najlepszą Twoją książką będą dla mnie, czy najlepszą Twoją serią nadal pozostaną dla mnie Dwory. Ostatnią książką zamykającą to zestawienie jest Hazelwood Melissy Albert. Ja, gdyby nie to, że miałam od razu dwa tomy u siebie w domu, bo kupiłam najpierw Hazelwood przy okazji premiery Krainy Nocy, to pewnie nie sięgnęłabym po Krainę Nocy, bo gdybym jej oczywiście nie miała w domu, bo Hazelwood mi się nie bardzo podobało. Ja jakoś nie wgryzłam się w tą historię uroczyska. Nie wiem, taki, może ja już jestem trochę, nie wiem, jakoś tak nie łapię tych mocno baśniowych historii i nie mogłam się jakoś tak, wiecie, odnaleźć. I gdyby nie to właśnie, że miałam kontynuację już w domu, to pewnie bym nie kupiła drugiego tomu, a drugi tom, jakby powiedzmy, no był na takim samym poziomie. Ja nie mówię, że to jest tak zła książka, bo ona wielu osobom się podoba. To jest taka, powiedzmy, osobliwa fantastyka. Historia Alice, która wraz ze swoim kolegą poznanym w szkole, którego oczywiście imienia już teraz nie pamiętam, postanawia odnaleźć matkę swoją, która ginie, w sensie zostaje porwana w takich tajemniczych okolicznościach i jedyną wiadomością, jaką posiada Alice, to jest trzymaj się z dala od Hazelwood. A właśnie ten kolega, jeszcze tak nie dopowiedziałam Wam, ten kolega ze szkoły, którego Alice poznaje, to jest chłopak, który bardzo mocno interesuje się historiami napisanymi przez babcię Alice, czyli historiami właśnie z uroczyska, których notabene Alice nigdy nie przeczytała, bo matka bardzo ją odcięła od babci. Znaczy to jest generalnie fajna historia, natomiast ja momentami się nudziłam. Tu było za dużo takich opisów tej krainy, ja jakoś tych opisów tak bardzo, wiecie, nie potrzebuję. Nie wiem, no coś mi w tej książce nie zagrało i tak jak mówię, to nie jest zła książka, tylko po prostu mnie nie zachwyciła. Słuchajcie, i to by było na tyle. To jest całe zestawienie moich najgorszych książek tego roku. Tak jak Wam wspomniałam na wstępie, ten rok raczej był dla mnie dosyć udany czytelniczo, więc dużo większy problem będę miała z filmem, żeby wybrać najlepsze książki tego roku. Natomiast te książki, które tutaj Wam pokazałam, to też nie są złe książki. Ja o tym cały czas będę Wam przypominać. To są książki, które po prostu mnie w jakiś sposób rozczarowały, poza tymi dwoma pierwszymi, o których faktycznie uważam, że są złe. Natomiast pozostałe mogą się podobać, rozumiem, co się w nich może podobać, natomiast dla mnie w pewien sposób były jakimś rozczarowaniem, dlatego musiały się to znaleźć. No słuchajcie, no musiałam coś wybrać, tak? No jakby na tym to polega. I tak. No i co? No i będę się z Wami żegnać. Nie ma co przedłużać, ja lecę na obiad. Wam życzę, żeby wszystkie te negatywne rozczarowania i złe rzeczy pozostały w 2020 roku, a do 2021, żebyśmy weszli na pełnej prędkości. Trzymajcie się, jeśli Wam się podobało, oczywiście zachęcam do zostawienia kciuków w górę i subskrypcji mojego kanału. No, także...